Naszym gościem po meczu Sokoła z LKS-em jest Szymon Gąsiński, bramkarz LKS-u. W końcu, można powiedzieć. W końcu 3 punkty na 0 z tyłu. Raz się zdarzyło 0 z tyłu, ale był remis. Natomiast dzisiaj upragnione 3 punkty. Długo na nie czekaliśmy. Zasłużyliśmy na nie w 100%. Jak pan oceni przebieg samego spotkania? Dzisiaj byliście stroną przeważającą na to zwycięstwo, co zasłużyliście. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, no nie wiem, czy ktoś ma inne zdanie na ten temat, ale z mojej perspektywy wyglądało tak, że mieliśmy przewagę. Praktycznie przez cały mecz kontrowaliśmy, dobrze grając pewnie w obronie i wyprowadzając fajne, nawet nie kontry, co normalne sytuacje. Prowadziliśmy grę na połowie przeciwnika, także myślę, że dominowaliśmy przez całe spotkanie i nawet właściwie przez moment nie było jakiegoś zagrożenia specjalnie pod naszą bramką. Ale spodziewaliście się tak łatwego meczu dla Was? Bo w sumie Sokół jest drużyną, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała, straciła tylko 3 gole, więc można było się spodziewać, że będzie tutaj jednak trudniej przełamać tą obronę. Niespecjalnie myśleliśmy o tym, jak się Sokół prezentuje. Bardziej skupiliśmy się na nas. Po prostu trzeba było eliminować błędy, które popełnialiśmy regularnie, przez co uciekła nam masa punktów w międzyczasie. I to nas dzisiaj najbardziej interesowało. Nasza mądra gra w obronie i mądre pewne granie w ofensywie. Także to się dzisiaj udało. Sokół, solidna drużyna i na pewno też trzeba docenić to, że tak mało bramek tracą. Dzisiaj tylko jedna. Natomiast no, my mieliśmy do zrobienia swoją robotę i ją wykonaliśmy w 100%, myślę. A Sokół dzisiaj pana zdaniem prezentował się lepiej niż Polonia Warszawa, na przykład, z którą graliście w niedzielę? Jak to wyglądało? Jakby tak zestawić te dwie drużyny ze sobą? Trudno to porównywać. Myślę, że... Ja powiem tak, no, nastąpił progres w naszej grze teraz i myślę, że zarówno Polonia, jak i Sokół na naszym tle wyglądały słabiej po prostu. Ja straciliśmy punkty z Polonią, właściwie ledwo uratowaliśmy jeden punkt z Polonią, natomiast dzisiaj już wyciągnęliśmy wnioski i wygraliśmy, mamy pełną pulę. Myślę, że tak można to ocenić. No, to rywale, którzy byli od nas chyba słabsi, spokojnie w naszym zasięgu, a wyniki pokazują, że jest progres. Także no, mogę oceniać tylko przede wszystkim na naszą grę i nasze wyniki. Czyli kolejne zwycięstwa będą? Tak, będą na pewno. Jestem przekonany o tym, a myślę, że już sobotę pierwszy.